Trybunał Konstytucyjny jasno podkreślił, że życie ludzkie jest naczelną wartością i każde próby wprowadzenia nowej eugeniki będą niezgodne z prawem, podkreśla prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Wojciech Zięba, odnosząc się do publikacji wyroku Trybunału w sprawie tzw. przesłanki eugenicznej. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tak zwana przesłanka eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Po ponad 3 miesiącach w końcu doczekaliśmy się uzasadnienia wyroku i jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że dzieci nienarodzone, które są podejrzewane o niepełnosprawność bądź ciężką chorobę, mają zagwarantowane prawo do życia. W uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego znalazły się mocne sformułowania zabezpieczające życie nienarodzonych dzieci, podkreśla prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Wojciech Zięba. Trybunał jasno powiedział, że życie ludzkie jest naczelną wartością i każde próby wprowadzenia takiej nowej eugeniki, czyli forsowania prezydenckiego projektu choćby w sprawie aborcji dzieci podejrzewanych o wadę letalną, będą sprzeczne z konstytucją, będą sprzeczne z całym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny podkreślił także istotną rolę państwa odnośnie ochrony życia oraz wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Są potrzebne dwie rzeczy. Po pierwsze, edukacja. Bardzo intensywna edukacja pokazująca szczególnie młodemu pokoleniu czy młodym obywatelom, że życie jest największą wartością, że każdy człowiek ma prawo do życia, pokazujące w sposób pozytywny taką afirmację życia, pokazującą, że życie człowieka powinno się chronić za każdą cenę. Natomiast drugi aspekt jest bardzo konkretny, czyli czekamy na rządowe programy, które znacząco poprawią sytuację rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.